I powracamy na Falkland Arena w Klingenthal na drugą serię zawodów Pucharu Świata. 20 konkurs w sezonie 2010-2011. Trzech Polaków w serii drugiej. 28 po pierwszej ex aequo z Rosjaninem Karelinem jest Stefan Hula, ale że Polak ma niższy numer startowy, on będzie skakał jako drugi z kolei w tej finałowej serii. Na miejscu czwartym Kamil Stoch, na szóstym Adam Małysz. Polacy walczyć dzisiaj będą może nawet o podium tych zawodów. Zobaczymy, jak sędziowie zdecydują się ustawić rozbieg na tą serię finałową. Przypomnijmy, iż w pierwszej serii rozpoczęto z belki startowej o numerze 15, ale po rewelacyjnym skoku Michaela Urmana na odległość 146,5 metra, nowy rekord obiektów Klingenthal. Ten rozbieg obniżono o dwie belki z platformy o numerze 13. Kontynuowana była rywalizacja. Zobaczymy, być może ten rozbieg zostanie ustawiony gdzieś po środku. Może to będzie platforma o numerze 14. Pierwsze zawody Pucharu Świata jeszcze na starej skoczni w Klingenthal, rozegrane w 1986 roku. Wygrał wówczas legendarny już dzisiaj Finn Matti Nykänen. Rok później zawody odwołane z powodu wiatru na kolejny pucharowy konkurs. Gospodarze obiektu musieli tutaj czekać aż do roku 2007, ale rywalizowano już wtedy na tej przebudowanej skoczni. 14 milionów euro, 2 lata budowy, no ale powstał naprawdę wspaniały obiekt XXI wieku. Tutaj wszyscy zawodnicy bardzo lubią rywalizować na tej właśnie skoczni. 14 zatem, tak jak sugerowałem, kompromisowa taka platforma startowa. No i teraz jest zielone światło dla Petera Prewca. Młody Słoweniec rozpoczyna finałową rywalizację. Ponad 90 km na godzinę, dobra prędkość na progu. No i gdzieś w okolicach czerwonej linii oznaczonej punkt K ląduje Słoweniec. Punkt K tutaj na Falkland Arena na 125 metrze. Rozmiar tego obiektu Hillsize, czyli to miejsce, gdzie nachylenie ze skoku do poziomu wynosi 32 stopnie, to 140 metrów. 122, 2 metry krócej niż w pierwszej serii. W tej pierwszej skakał jednak Peter Prewc z bramki startowej o numerze 15. No i jest teraz Stefan Hula. Mówiliśmy po jego skoku 126,5 metra w pierwszej serii, że dzisiaj sukcesem będzie awans do serii finałowej. Ten sukces udało się osiągnąć. Martwili się Norwegowie w złych warunkach poza finałową serią Barda, Levensen, Rumoren. No ale dzięki temu skorzystał m.in. Stefan Hula i oby to wykorzystał, aby skoczył jak najdalej w tej swojej drugiej próbie. Niezłe płynne wyjście z progu. Tutaj jeszcze drobny balans nartami, ale niestety troszkę zabrakło tutaj odległości. Nie był to udany skok Stefana Huli. Poczekamy jeszcze na punkty. Tak, plus 6 dziesiątych. To trochę tłumaczy naszego zawodnika. Ten wiatr wybitnie niekorzystny. Ale ta odległość powoduje, że trudno będzie tutaj dzisiaj Stefanowi zdobyć więcej niż jeden punkt w tych zawodach. Przed tym konkursem Stefan Hula w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata na miejscu 33. Jego dorobek to 88 punktów. Paweł Karelin znacznie wyżej, na miejscu 21. No i popatrzmy teraz na drugi skok Rosjanin. W pierwszym dokładnie taka sama nota jak Stefana Huli, teraz zdecydowanie dalej od Polaka. Myślę, że wystarczająco daleko, aby wyprzedzić też Petera Prewca i objąć prowadzenie w tych zawodach. 126,5 w serii pierwszej, teraz 5 metrów krócej. Peter Prewc tylko pół metra dalej skoczył od Rosjanina, tracił do niego 0,3 punktu, no a zatem tutaj te drobne niuanse, te punkty za wiatr będą miały decydujące znaczenie. Minus 5,6 i jednak Paweł Karelin za Prewcem 205,6 punktu, a zatem 1,5 punktu za skoczkiem ze Słowenii. No, Andrzej Waculik otwierał ten konkurs, pierwszy numer startowy. Rozpoczął dobrym skokiem na odległość 129 metrów. No i ten skok dał mu pierwsze w tym sezonie punkty Pucharu Świata, ale ta druga próba już nieudana. To 8 metrów, no i może dzisiaj być za Stefanem Hulą. Po pierwszym skoku wyprzedzał Polaka zaledwie o 0,4 punktu, minus 4,1 za wiatr. Polak miał te punkty dodatnie, a zatem będą co najmniej 2 punkty dla Stefana Huli. Andrzej Waculik jak na razie na ostatniej pozycji. Japończyk Shohei Tochimoto w pierwszej serii uzyskał 125,5 metra.
Tu jak widzimy te różnice punktowe były minimalne. Zresztą w pierwszej serii mieliśmy kilka takich grup zawodników sklasyfikowanych ex aequo, czy to na miejscu 8 czy 10. Dopiero na 17 Gregor Kirencauer. Bardzo ciekawie zapowiada się ta finałowa rywalizacja. Shohei Tochimoto walczy teraz o odległość, ale przed punktem K. Zdecydowanie przed punktem K ląduje Japończyk. No, czy niezbyt nisko ustawili tutaj sędziowie rozbieg do tej serii finałowej? 119,5 metra tylko Shohei Tochimoto. Zatem Peter Prewc, który otwierał tę serię finałową, cały czas prawdopodobnie będzie liderem. 122 metry, najdłuższy skok serii finałowej oddał ten 18-latek ze Słowenii. Shohei Tochimoto jest trzeci, a zatem przegrywa także z Pawłem Karelinem. Wyprzedza oczywiście Stefana Hule. Robert Kraniec. Kolejny ze skoczków słoweńskich, bardziej już doświadczony, 29-letni. W tym sezonie jeszcze nierówny, szukający swojej formy. Pojedyncze, bardzo dobre skoki, taki jak ten. Ponad 125 metrów, brawa dla Roberta Krańca. Po pierwszej serii 25. Tutaj sporą przewagą nad Federem Prewcem. Teraz 128 metrów, a zatem nie ma najmniejszych wątpliwości, że on będzie nowym liderem. No tylko zobaczymy, jak długo na tej pozycji się utrzyma. Robert Kraniec raz w swojej karierze zdołał wygrać zawody Pucharu Świata w Kusamo na otwarcie sezonu w 2006 roku. Dziewięciokrotnie na podium pucharowych zawodów. No i teraz Jurij Tepesz, kolejny ze skoczków słoweńskich. Spokojny lot Jurija Tepesza. Ustabilizowały się chyba warunki wietrzne na skoczni. Nieźle to wyglądało. Syn Mirana Tepesza, który od lat zapala zielone światło na obiektach całego świata w zawodach Pucharu Świata. 126,5, tylko 1,5 metra krócej od Roberta Krańca, swojego starszego kolegi z reprezentacji. Minus 4,9, łączna nota 222,5 punktu. Jurij Tepesz jest drugi, a zatem jak na razie kibice w Słowenii mają powody do radości. Ładnie to wygląda, trójka ich skoczków, Kraniec, Tepesz, Prewc na czołowych pozycjach z łączną notą za dwa skoki w Klingenthal. Emmanuel Szedal, reprezentant Francji, skacze jako kolejny, 127,5 metra. Powinien skoczyć w tych warunkach, aby wyrównać osiągnięcie Roberta Krańca. Czy uda się ta sztuka Francuzowi? No, chyba nie. Wydaje mi się, że przed tą niebieską linią wygenerowaną właśnie na 127 metrze wylądował Francuz. Emmanuel Szedal. 28-letni skoczek z Courchevel, z miasta, które gościło uczestników zimowych igrzysk w 1992 roku. Jest trzeci, 214,9 punktu, 124 metry. I to odległość Francuza w drugim skoku. Robert Kraniec w miejscu dla lidera konkursu. A zielone światło na rozbiegu jest już dla Sebastiana Coloretti. 23-letniego skoczka z Włoch. Wczoraj 19 w kwalifikacjach. Poprawny skok. Wylądowany gdzieś w okolicach punktu konstrukcyjnego tego obiektu. Ale minus 7, jak widzimy, ten wiatr bardziej sprzyjający od prób oddawanych przed poprzednich zawodników. Dwukrotnie wygrywał tutaj Gregor Schlierenzauer na Falkland Arena w 2007 i w 2009 roku. Przed rokiem był tutaj trzeci, no ale w tym roku dopiero 17. Skakał w bardzo niekorzystnych warunkach i nie poradził sobie. Sebastian Coloredo jest tymczasem trzeci, wyprzedza Emanuela Szedala, jest za Słoweńcami Robertem Krańcem i Jurijem Tepesz. Norwegole Marius Ingvaldsen jest kolejnym skoczkiem na rozbiegu Falkland Arena w Klingenthal. Poniżej 89 km na godzinę. No dzisiaj Norwegowie mieli dużego pecha, ale też nie trafili chyba ze smarami. Mieli słabe prędkości
dojazdowe na progu w pierwszej serii. No i w efekcie przy tylnym wietrze nie poradzili sobie ani Bordal, ani Evensen, ani doświadczony przecież Bierny na Romoren. Cała ta trójka poza serią finałową. Ingvaldsen broni tutaj honoru Norwegów. Będzie jeszcze Anders Jakobsen. Oczywiście skakał. Będzie Tom Hilde, który jest ósmy po serii pierwszej, najwyżej z Norwegów. No i oni będą starali się nadrobić te poniesione przez Norwegów straty. Martin Koch, no też niespodziewanie daleko w tym konkursie, bo przecież ten skoczek austriacki znajduje się aktualnie w znakomitej formie. Wygrana w Tarachowie, drugie miejsce w Willingen. Martin Koch, no odrabia teraz nieco straty z pierwszej serii. Bardzo ładny skok 29-letniego skoczka z Austrii. Wygrana w Tarachowie była pierwszą w jego karierze w zawodach Pucharu Świata. Poprzednio tylko zajmował drugie bądź trzecie miejsca na podium, łącznie na tym pucharowym podium, licząc to drugie miejsce w Willingen. Martin Koch znajdował się 16-krotnie. Dzisiaj oczywiście 134,5 metra, on teraz obejmuje prowadzenie. No, ale zobaczymy, do której lokaty ten drugi skok mu wystarczy. Może będzie to miejsce w drugiej dziesiątce. Jakub Janta. 133,5 metra powinien skoczyć, aby objąć prowadzenie. Zobaczymy, czy poradzi sobie z tym zadaniem skoczek czeski. Poprawny skok Jakuba Jandy, ale wylądowany przed niebieską linią, a zatem Martin Koch utrzyma pozycję lidera. Jakub Janda, tak jak zwracaliśmy na to uwagę podczas pierwszej serii, powraca jednak do coraz wyższej formy. Myślę, że ma pewne miejsce w reprezentacji prowadzonej przez Dawida Jerołtka na Mistrzostwa Świata w Oslo. Tam w Oslo już niedługo początek tych Mistrzostw Świata, za 3 tygodnie. Czekają nas aż 4 konkursy, 2 indywidualne, 2 drużynowe na obu obiektach. K95, K120, przebudowana Holmenkollen. No i jesteśmy już bardzo ciekawi tej rywalizacji. Jakub Janda na razie drugi, Martin Koch cały czas prowadzi. A Anders Jakobsen ma już zielone światło na rozbiegu. Niezłe wyjście z progu. Dobra prędkość, zbliżona do 90 km na godzinę. Dynamiczny lot, dobre lądowanie, ładny skok Jakobsen. 133 metry, ale minus 8,7 punktu. Może więc nie wyprzedzić prowadzącego Martina Koch. No ale z tej próby na pewno Mika Kojonkowski może być zadowolony. 46-letni fiński szkoleniowiec Norwegów. Dzisiaj kilkakrotnie łapał się za głowę podczas pierwszej serii, kiedy kolejno psuli swoje skoki, wymienieni już przeze mnie Bordal, Evensen i Rumoren. Na drugim miejscu Jakobsen. Za Martinem Kochem o 1,7 punktu. No i teraz Gregor Schlierenzauer i myślę, że możemy się spodziewać bardzo dalekiego skoku. Będzie koniecznie chciał się zrehabilitować za tę nieudaną pierwszą próbę. Gregor Schlierenzauer wysoko wyszedł w powietrze, no i teraz walczy o odległość, no i skutecznie ładny, daleki skok młodego Austriaka. 140 metrów, a zatem potwierdza, że powraca do bardzo wysokiej formy. Dzisiaj jeszcze Gregor Schlierenzauer nie będzie na podium, nie będzie w czołówce tego konkursu. Tak się ułożyło. Nieudany, w niekorzystnych bardzo warunkach pierwszy skok. Ale w tym drugim pokazuje klasę. 140 metrów. Dwukrotnie był rekordzistą tego obiektu. W 2009 roku 142,5 metra. Wczoraj w kwalifikacjach 143,5. Cały czas należy do niego rekord letni obiektu 146 metrów. Teraz 140 w tym drugim skoku dzisiejszych pucharowych zawodów i oczywiście on zdecydowanie obejmuje prowadzenie, a teraz reprezentant Niemiec Pascal Bodmer. Także ładne wyjście z progu. Dobry skok Niemca, ale nie tak odległy jak Schlierenzauer. Pascal Bodmer w pierwszej serii 131 metrów. Bardzo dobry skok, ale jeszcze z tej wyższej platformy, 15 startowej, przed obniżeniem rozbiegu po skoku Urmana. 130,5 teraz w tej drugiej próbie, czy wyprzedzi Martina Kocha, co pozwoliłoby mu awansować na miejsce drugie, zaraz zobaczymy. Werner Schuster zadowolony, Niemcy mają drużynę. No, piąty dopiero jednak, nie tylko z Kochem, ale z Jakobsenem i z Jandą przegrywa dzisiaj Pascal Bodmer. Matti Hautamäki, także dość daleko po serii pierwszej. Dopiero na miejscu 15.
No i widać było, miał spore problemy w powietrzu. Nieudana tutaj próba w wykonaniu Fina. Mati Hautamäki dzisiaj zatem będzie daleko. W pierwszej serii 126,5, a teraz zaledwie 114 metrów. Koniec szans na dobrą pozycję. Nie będzie nawet w stanie utrzymać się w drugiej dziesiątce. Będzie dzisiaj gdzieś pod koniec. Nie, trzeci. Na razie jest 14 Mati Hautamäki. Skakało w tej drugiej serii 16 zawodników. No i kolejny z Niemców, Richard Freitag. W Mistrzostwach Świata Juniorów srebrny medal w konkursie drużynowym wraz z kolegami. Indywidualnie mu się niezbyt powiodło. Był dopiero dziewiąty, tam wygrał Wladimir Zografski, no ale dzisiaj w Klingenthal Mistrza Świata Juniorów w drugiej serii nie oglądamy. 31 Bułgar, a Richard Freitag po pierwszym skoku 129,5 jest 14. Czy poprawi swoją pozycję po drugiej próbie? Richard Freitag, no, próbował tutaj ambitnie walczyć o odległość. Dość szeroko prowadził narty w powietrzu, ale tej odległości nieco mu zabrakło. 128 minus 7 jeszcze i 30 dostanie za sprzyjający wiatr. Przypomnę, 10,8 punktu to metry na sekundę. A zatem gdzieś około 0,7 metra na sekundę pod narty wiało 19-latkowi z Niemiec. Werner Schuster zadowolony jednak z tego skoku. Dwa równe skoki, 129,5, 128. Richard Freitag jest tym na razie czwarty. Wyprzedza zatem Jakuba Jandę i swojego rok starszego kolegę Pascala Bodmer. A teraz reprezentant Austrii, Manuel Fettner. 25-latek z Innsbrucku, 9 w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w tym sezonie, tuż przed Kamilem Stoffem. Ładnie teraz leci skoczek austriacki i daleko, brawo! To był udany skok. 13 punktów tylko traci Kamil Stoff do Manuela Fettnera, jest więc szansa dzisiaj, aby wyprzedzić go w pucharowej klasyfikacji. Ale teraz dobra odpowiedź Fettnera w drugim skoku, 133,5 metra. No i myślę, że będzie drugi za swoim rodakiem Schlierenzauer. Alexander Pointner zadowolony z tego skoku. No, Manuel Fettner także walczy o miejsce w drużynie na Mistrzostwa Świata w Oslo. Jak zawsze Austriacy mają kłopot bogactwa. Może mieć problem z awansem do drużyny Wolfgang Lois. Manuel Fettner drugi, tak jak przypuszczałem. Gregor Schlierenzauer liderem w drugiej serii najdalej, 140 metrów. No i teraz Janne Happonen, który powraca do bardzo dobrej formy. 90 km na godzinę, jeden z najszybszych w tej drugiej serii na rozbiegu. No, ale trochę zabrakło odległości, aby wyprzedzić Schlierenzauer. Jednak dwa dobre, poprawne skoki. Janne Happonen jest w tej chwili pewniakiem w kadrze Pekka Niemela, podobnie jak myślę Matti Hautamäki. Nie skacze ostatnio Janne Happonen. Zobaczymy, gdzieś pewnie trenuje w zaciszu domowym w Lahti. Zobaczymy, czy pojawi się w rywalizacji na Mistrzostwach Świata w Oslo. Kontuzję odniósł Ville Larinto, to na pewno duże osłabienie dla fińskiej ekipy. A Janne Happonen wyprzedza Manuela Fettnera, chociaż skoczył 2,5 metra krócej i jest w tej chwili drugi. Jernej Damian, jak widzimy, zaledwie 11 numer startowy. To efekt późnego przystąpienia do rywalizacji w Pucharze Świata. Nierówna jeszcze, nieustabilizowana forma. Dzisiaj niezły pierwszy skok, no i niezły także drugi. Jernej Damian sygnalizuje powrót do formy. Ma szansę być znów liderem słoweńskiej ekipy. Tak jak miało to miejsce w dwóch poprzednich sezonach, 131 metrów. Dokładnie tyle, co skaczący przed nim Janne Happonen. Jernej Damian po pierwszej serii był ex aequo z Finem na miejscu 10. Podobnie także trzecim ex aequo z tą samą notą Severin Freund, którego zobaczymy za chwilę. Jernej Damian jest jednak za Happonenem, a także za Fettnerem. Na miejscu czwartym minimalne tutaj różnice punktowe. Schlierenzauer nadal zdecydowanie prowadzi. A teraz ogromna wrzawa tutaj na skoczni w Klingenthal. To jeden z nielicznych obiektów usytuowanych na terenie dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Poza Klingenthal zawody Pucharu Świata na terenie byłej NRD odbywały się jeszcze w Obwizentali w Oberhofie. Widzimy aktualną klasyfikację. Schlierenzauer, Happonen, Fettner, Damian, Koch, Jakobsen. Taka jest czołowa szóstka Stefan Hula. Jedyny z Polaków, którego jak na razie oglądaliśmy w drugiej serii, zdołał wyprzedzić tylko Andrzeja Waculika. Nieudany drugi skok w niekorzystnych warunkach przy tylnym wietrze. Dwa punkty dzisiaj w Pucharze Świata dla Stefana Huli. No i raz jeszcze realizator przypomina wspaniały skok Gregora Schlierenzauera. A przed nami już czołowa dziesiątka pierwszej serii tych zawodów.
Jako pierwszy skakał będzie Severin Freund, który był 10, ale egzekwo z Damianem i z Haponenem. Później Hilde Koffler, Neumayer, 6 po pierwszej serii Adam Małysz, 5 Simon Amann, 4 Kamil Stoch, czołowa trójka Morgan Szterny, Kołdelka i Urman. Czy sensacyjni liderzy Roman Kołdelka i Michał Urman obronią swoje pozycje? No przekonamy się o tym już za kilka minut. A na razie świetnie ostatnio skaczący Severin Freund. W pierwszym skoku dzisiaj 127,5 metra. Druga teraz próba. 22-latka z Niemiec. Ładnie wysoko leci i daleko Severin Freund. Czy wystarczy, aby wyprzedzić Schmidenzauera? Wydaje mi się, że wylądował przed tą niebieską linią. Cały czas z 14 bramki startowej rozgrywana jest ta druga seria konkursu. 131,5, za mało. A zatem nadal Schmidenzauer będzie liderem. Pewne już miejsce w czołowej dziesiątce tych zawodów dla skoczka z Austrii. Severin Freund, no to zwycięstwo w Sapporo. Odblokowało go psychicznie, on uwierzył w swoje możliwości. Później w drugim konkursie w Sapporo drugi, w czołówce konkursów w Zakopanem. Zwycięstwo w Willingen w minioną niedzielę. No, pewny punkt na pewno drużyny niemieckiej. Severin Freund na miejscu trzecim. Oj, 1/10 punktu za Janem Haponenem, Schmidenzauer liderem, a na rozbiegu Tom Hilde z Norwegii. Charakterystyczny kask w tym sezonie prezentowany, żółto-czerwony, Tom Hilde. Bardzo udany skok, dynamiczny lot, do końca walczył o odległość, poprawne lądowanie. Na pewno z tego skoku Mika Kojonkowski może być zadowolony, choć odległościowo też trochę zabrakło. 130,5 metra to za mało, aby wyprzedzić Schmidenzauera. No i proszę, jaki awans z 17 miejsca. Schmidenzauer wskakuje po tym skoku na 140 metrów do czołowej dziesiątki. No, a kto będzie pierwszym, który go wyprzedzi? Nie będzie to Tom Hilde, choć wiemy radość Miki Kojankowskiego, czy będzie to Andreas Koffler, który będzie skakał jako następny. Tom Hilde skoczył jednak wystarczająco daleko w tych warunkach wiecznych, w jakich oddawał swoją próbę, aby wyprzedzić Jana Haponena. Jest drugi, a Andreas Koffler już na rozbieg. Bardzo sprawnie, szybko, płynnie toczy się ten konkurs. Andreas Koffler ładnie wychylił się dynamicznie do przodu, gdzieś tam wtulił tą głowę między czuby nart. Jak niegdyś Kasai, jak niegdyś skakał Jakub Janda. No i to przynosi tutaj efekt, przynosi powodzenie na tym dużym obiekcie w Klingenthal. 133,5 metra, minus 4,2 punktu za wiatr. No i teraz czekajmy, czy wyprzedzi Schmidenzauera i będzie nowym liderem, czy też minimalnie zabraknie mu do wyprzedzenia swojego rodaka. Andreas Koffler. W swojej karierze 20-krotnie na podium w zawodach Pucharu Świata i jest jak na razie pierwszy. 249,4 punktu. Oj, 1,2 punktu przed Schmidenzauerem. Tom Hilde trzeci. Jest już zielone światło dla Michaela Neumayera. No, on był pierwszym z tej trójki, która skakała w bardzo korzystnych warunkach. Wykorzystał wiatr, 134,5 metra w serii pierwszej, ale czy będzie w stanie to powtórzyć w drugim skoku? No nie za bardzo. Nie za bardzo. Tutaj tej odległości zabrakło, ale jak widzimy, Neumayer i tak jest zadowolony. 32-letni zawodnik z Berchtesgaden. On jeszcze nigdy w swojej karierze nie wygrał zawodów zaliczanych do Pucharu Świata. Jest dopiero 9. 128,5 metra. A zatem dzisiaj poza czołową dziesiątką, no a my już teraz czekamy na drugi skok Adama Małysz, 130,5 metra z tego obniżonego rozbiegu z 13 platformy startowej w serii drugiej. Polak traci 2 punkty do wyprzedzającego go bezpośrednio Simona Ammana, 4,9 punktu do Kamila Stocha. Druga próba Adama Małysza, popatrz. Ładne, płynne wyjście z progu, niezła prędkość naszego skoczka. Jak zawsze do końca walczyło odległość. Gdzieś w okolicach niebieskiej linii ląduje, a zatem blisko objęcia prowadzenia. Andreas Koffler 133,5 metra w tej drugim swoim skoku. Adam Małysz. 130. Jak podaje speaker zawodów, 130 to chyba za mało, aby wyprzedzić Koffler. Ale czy zdoła wyprzedzić Schmidenzauera?
niby wszystko poprawne, skok zakończony telemarkiem, ale widzimy, zdaje sobie sprawę Adam Małysz, że czegoś zabrakło. 246 punktów jest w tej chwili trzeci. No i pozostała nam już tylko jedna szansa na podium tego konkursu. To Kamil Stok, który skakał będzie po Simonie Ammanie, a na razie czterokrotny mistrz olimpijski, skoczek ze Szwajcarii. O 2 punkty wyprzedzał Adama Małysza po skoku na identyczną odległość 130,5 metra w pierwszej serii. Jaki będzie drugi skok w wykonaniu Szwajcara? Minimalnie szybszy od Polaka na progu. Łapnie, daleko leci Aman i będzie nowym liderem. A zatem tuż przed najważniejszą imprezą sezonu Simon Aman powraca do dalekiego skakania. 138,5 metra przed rokiem. Tutaj właśnie w Klingenthal Aman przed Małyszem i Schlierenzauerem. 2 tygodnie później w Vancouver. Dokładnie taka sama kolejność w olimpijskich konkursach. No, zobaczymy, czy także ta skocznia w Klingenthal będzie wykładnikiem w perspektywie mistrzostw świata woski. Na razie Simon Aman wprawdzie nie najdalej w tej drugiej serii. 1,5 metra dalej lądował Gregor Schlierenzauer. Ale jak widzimy, Martin Kinzle, młodziutki, 29-letni szkoleniowiec z ekipy szwajcarskiej. Prawie kolega Simona Mana jest bardzo zadowolony. Simon Aman obejmuje prowadzenie 263,3 punktu. Warunki do skakania zatem są niezłe. No i zobaczymy, czy zdoła je wykorzystać Kamil Stok. 138, aby objąć prowadzenie. Trzymajmy kciuki za ostatniego z naszych reprezentantów. Troszkę szarpnął na progu, ale ładnie wybrał Falabole Loku. Nieźle to wygląda. Daleko, daleko poszybował Kamil Stok. Dobry drugi, dobry skok Kamila Stocha. Te jego próby są powtarzalne, równe, dobre. Nie wiem, czy wystarczy to do podium w tych zawodach. 136,5 metra. Powinien wyprzedzić Schlierenzauera i Kofflera, ale nie zdoła tutaj wyprzedzić chyba Simona Mana. Miał nad Szwajcarem 3,3 punktu przewagi po pierwszym skoku. 1 metr, przypomnijmy, to 1,8 punktu. No a zatem te drobne niuanse, te punkty za wiatr będą tutaj decydujące. Sędziowie wysoko zwykle oceniają Kamila Stocha, nie inaczej jest i tym razem. I jest pierwszy! 264,6 punktu. A jednak Kamil Stoch przed Simonem Ammanem. No i czy będzie na podium tych zawodów? Teraz Thomas Morgenstern. Ciężko będzie Stochowi wyprzedzić reprezentanta Austrii. Tracił do niego 4,9 punktu. W tej sytuacji 135,5 przy aktualnych warunkach wietrznych wystarczą Morgensternowi, aby objąć prowadzenie. Czy wykona to zadanie? Ładnie szybuje, dobre wyjście z progu, świetna prędkość. No i gdzieś tam w okolicach tej niebieskiej linii. Poczekamy teraz na dokładny pomiar, na te dodatkowe punkty, na oceny sędziowskie. Jakieś tam drobne problemy były przy lądowaniu. 134, 2,5 metra krócej od Kamila Stocha. 3,3 punktu miał nad nim przewagi. No, gdyby tylko odległość decydowała, Polak wyprzedziłby aktualnego lidera Pucharu Świata. To lądowanie tutaj niepewne, no bardziej niewątpliwie podobał się chyba nam wszystkim skok Polaka. Jak widzimy, sędzia norweski, sędzia szwajcarski zauważyli ten błąd, sędzia niemiecki niekoniecznie. I Morgenstern, na którym miejscu jest skoczek austriacki. Jest drugi, a zatem za Kamilem Stochem. 0,6 punktu za Polakiem. Kamil Stoch liderem, będzie na podium pucharowych zawodów w Klingenthal. I pozostała nam już tylko dwójka. Dwójka, no, nieco słabszych wydaje się zawodników, nie będących aż w tak dobrej formie jak Stoch czy Morgenstern. A zatem Roman Kołdelka już na progu. No, stara się Czech, tutaj walczy. Wychylił się dynamicznie do przodu i dobył w stanie, ale krótki skok. Przed niebieską linią ląduje. Nie wyprzedzi Kamila Stocha. Polak co najmniej drugi w tych zawodach. 136,5 metra Kamila Stocha, tylko jak widzieliśmy 125,5 Romana Kołdelki. Nie było już tego wiatru pod narty jak w pierwszej próbie czeskiego skoczka. 137 metrów umiejętnie wykorzystał Roman Kołdelka warunki na skoczni w pierwszym skoku, ale po tym drugim spada aż na miejsce szóste. No i czy Kamil Stoch po raz drugi w swojej karierze, czy po raz trzeci w swojej karierze Michael Urman. 2 wygrane w Pucharze Świata w Zakopanem i w Oberstdorfie. Kamil Stoch wygrywał w Zakopanem. A kto będzie najlepszy dzisiaj? 2 lutego 2011 roku na Vogtland Arena w Klingenthal. Michael Urman, czy wytrzyma tę presję? No, jak widzimy, poprzeczkę nie ma ustawioną zbyt wysoko. 126 metrów wystarcza, aby wygrać ten konkurs. To efekt znakomitej pierwszej próby i rekordu skoczni 146,5. Urman już w powietrzu minimalnie spóźnił na progu i teraz walczy o odległość, walczy o tę odległość, będzie decydująca i krócej skoczył, zepsuł skok. 2 wygrana w karierze Kamila Stocha, stała się oto faktem. 4 po pierwszej serii. No raczej nie wierzyliśmy w to, że wyprzedził Urmana, że będzie w stanie nie tylko wskoczyć tutaj na podium,
ale wygrać po raz drugi w karierze pucharowe zawody, a jednak tak się dzieje. Nie wytrzymuje presji Michael Urman, spóźnił ten skok na progu, a Kamil Stoch już może się cieszyć ze zwycięstwa w tych zawodach. Radość w polskiej ekipie. Łukasz Kruczek, Zbigniew Klimowski. Gratulacje dla naszych trenerów, no ale przede wszystkim gratulacje dla 23-latka z Zębów. Kamil Stoch zwycięża w zawodach Pucharu Świata w Klingenthal. Ogromna radość, ogromne gratulacje. Brawo, Kamil. Polak skacze, tak jak mówiliśmy, powtarzalnie, równo, daleko. Dzisiaj tutaj na Foktand Arena w pierwszym skoku 132 metry. Był czwarty po serii pierwszej. W drugiej serii dorzuca jeszcze 4,5 metra. Michael Urman, proszę, tylko 115. I nowy rekordzista obiektów Klingenthal dzisiaj poza czołową dziesiątką. Adam Małysz, dodajmy, jeszcze na miejscu siódmym. I zaraz powinien nam tutaj realizator pokazać klasyfikację tego konkursu. Oczywiście Kamil Stoch awansuje o jedno miejsce w klasyfikacji Pucharu Świata. Do ósmego Martina Kocha tracił zbyt wiele, ale będzie dziewiąty, wyprzedzi Manuela Fettnera. Jakże pięknie tutaj wygląda ta klasyfikacja. Kamil Stoch, Thomas Morgenstern, lider Pucharu Świata, czterokrotny mistrz olimpijski, Simon Amann za Polakiem. Dalej Kofler, Schlierenzauer i Kołdelka. Adam Małysz na miejscu siódmym, Stefan Hula dzisiaj na 29. Do Klingenthal wrócimy oczywiście na dekoracje, a na razie przenieśmy się do naszego warszawskiego studia.